Witaj serdecznie, Szymon Skolankiewicz, z tej strony Świekłania. Właśnie trwają jak zwykle przygotowania do tego, aby kolejne warsztaty online odbyły się, mogły się odbyć. Zatem troszkę to oczywiście ustawienie kamery, troszkę zmieniamy, tu może rolapa ustawiamy inaczej. I oczywiście dbamy o to, aby pokój konferencyjny funkcjonował, aby nastąpiły zmiany na stronie internetowej. Te wszystkie rzeczy są istotne, dlatego że przecież dając informacje, dając wiedzę, dając umiejętności, dając te wszystkie mechanizmy, które pozwalają obudzić, odzyskać, wykreować swoją własną moc, a potem kreować przyszłość, mają kolosalne znaczenie, więc narzędzia, które mamy dać, mamy się podzielić, no muszą być, powiedzmy sobie, przyswajalne. To nie musi być super, hiper, pięć gwiazdek, prawda, holiday z siódmą gwiazdką, jeszcze jakiś tam, czy inny jakiś fantastyczny hotel z super salą. To ma być bardzo przystępne, ale ma być też z jakąś informacją, z jakimś przekazem, który gdzieś tam ten obraz czyni. Ja zerkam oczywiście tutaj na podłączenie na pokoju konferencyjnym, tym online, jak on wygląda, jak to, kiedy ja tutaj się ruszam, jak to się przemieszcza, bo zdecydowanie wyznajemy zasadę, że skoro już dajemy komuś coś, niech to ma pełną wartość i dajemy to z siebie całego, z tego środka, z siebie, a nie tylko jakieś takie pobieżne rzeczy. To są ważne, tego się nauczyliśmy przez długie, długie lata. Dzieląc się w tej chwili, połączyliśmy te siły w trójkę, ten nasz tryptyk człowieczy. No fantastyczne dzieła tworzymy, jesteśmy zafascynowani, zafascynowani tym, co tworzymy, ale dlatego, że reakcje ludzi na to, co tworzymy, co dajemy, czym się dzielimy, jakie umiejętności, prawda, przecież ja to ograniczam, jeśli chodzi o zasób słów, bo mówię o obudzeniu, mówię o odzyskaniu, mówię o kreowaniu swojej mocy, kreowaniu przyszłości, a przecież jak wejdziesz na stronę przedsiębiorcyprzyszłości.biz, zauważysz tam te cztery podstawowe filary, prawda, które są na tej stronie, te cztery podstawowe filary, one pięknie brzmią, bo przecież poprzez radosny blog Akademii Przedsiębiorcy Przyszłości przychodzisz przez film z tymi diamentami spływającymi, a idąc dalej zerkasz o tym te takie elementy jak świadome działanie człowieka przyszłości, kim jest i kim będzie przedsiębiorca przyszłości, dlaczego warto i opłaci są, jakie korzyści, nowa era psychologii biznesu, takie czary mary, żeby nawet, no i potem mamy te cztery solidne filary, jeden z nich to oczywiście, ale ja zwycięstw i to wszystko, co wokół tego się dzieje, fizyka świadomości, mądrze brzmi, ale i mądre treści zawiera w sobie, biznes dostatku, no oczywistą rzeczą, bo można biznes i z tym dostatkiem może być bardzo różnie, czasami w tym dostatku pojawią się pieniądze, ale nie ma bogactwa tego również wewnętrznego, czasami pojawi się tylko to wewnętrzne, prawda, ale nie ma materii, no i w tym momencie, jakby nie patrzeć, jesteśmy na tym ziemskim doświadczeniu i wtedy mamy problem. Ale jeśli, powiedzmy sobie, ten biznes dostatku idzie takim wykresem, powiedzmy, że jest duchowość, jest bogactwo, te materiały i one idą w parze, fantastycznie się to rozwija. To są rzeczy, które kiedyś tam podpowiedziano i dzisiaj z perspektywy pamiętam ludzi, których spotkałem, bardzo bogatych, z których znakomita większość pozwoliła sobie właśnie na tą i duchowość, i tą materialną stronę rozbudować. No i prawo to systemowe, prawa naturalne versus prawa naturalne odnośnie praw systemowych. No, mamy tak świetnie skonstruowany zespół. Oczywiście korzystamy również z podpowiedzi, z umiejętności uczestników, którzy są, abyśmy jeszcze wspólnie, jeszcze bardziej w tym budzeniu, odzyskiwaniu, w kreowaniu, w tych alejach zwycięstw, w tym biznesie dostatku, w tej fizyce świadomości, w tych prawach naturalnych, aby móc poprowadzić, podpowiedzieć, dać narzędzia, aby stać się człowiekiem takim, jakim powinniśmy być. Człowiekiem z dostatkiem, bogatym, bo nam się, słuchaj, należy, jeśli pozwolę sobie odwrócić się tyłem, wybacz mi, ale mam tutaj taki tekst. Zwróć uwagę, nie wiem, czy widzisz. Masz prawo do życia, radości, szczęścia, spełnienia, zdrowia, miłości, bogactwa. Prawo do korzystania z wszystkich rzeczy, ze sztuki wzbogacania z początku XX wieku, o ile dobrze pamiętam. Znakomity tekst, ciągle aktualny. I właśnie sztuka wzbogacania to jest to, co w tych słowach, jak mówiłem, ale ja zwycięstw, fizyka świadomości, biznes dostatku, prawa naturalne, prawda,
budzenie mocy własnej, odzyskiwanie mocy własnej, kreowanie mocy własnej, kreowanie własnej przyszłości, a oczywiście przełamywanie lęków wspierałem między innymi chodzeniem po rozżarzonych węglach, czyli na przykład weekendy z firewalkingiem. Zatem przyglądaj się na stronie Przedsiębiorca Przyszłości Biz, cóż takiego my czynimy, jakie wartości. Przyjrzyj się tym słowom, kluczom, które w tej chwili podpowiedziałem i pamiętaj to, co na pewno jutro o godzinie 8.30, kiedy startujemy poranne warsztaty, te takie właśnie zbudzenia, odzyskiwania i kreowania mocy własnej, kiedy między innymi będziemy mówić o radości, takim kluczu, który pozwala nam przejść do świadomości tej energetycznej, tej świadomości wręcz duchowej. Przedsiębiorca przyszłości.biz, a z tej strony Szymon Sporankiewicz do Ciebie mówi. Trzymaj się.